trzeba sobie jasno powiedzieć, że po okresie tych trzech pierwszych kolejek, gdzie zdobyliśmy 7 punktów i byliśmy chwaleni za grę, no dzisiaj przyszedł niestety mecz słaby w naszym wykonaniu. Szczególnie można mieć pretensje do pierwszej połowy, po prostu zagraliśmy bardzo słabo, nie potrafiliśmy wymienić kilku podań między sobą, także piłkarsko w tej pierwszej połowie nie istnieliśmy. Tracąc bramkę, jak gdyby no, potwierdziliśmy to, że Widzew miał dominację w tej pierwszej części, jak najbardziej zasłużenie prowadził. No. Po przerwie, po tych kilku zmianach, po trzech zmianach, na pewno gra uległa zmianie, na pewno więcej utrzymywaliśmy się przy piłce, ale niestety nie stwarzaliśmy dzisiejszych sytuacji bramkowych i niestety to było widoczne. No bardzo boleję, że przegraliśmy tak ważne spotkanie, bo na pewno ten wynik dzieli drużyny na te, które walczą o wyższe cele i te, które nadal walczą o utrzymanie, bo my zdecydowanie po tym meczu jesteśmy drużyną, która nadal musi bardzo silnie walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie.